smacznej herbatki, wiadomo co, wiadomo kogo. Witam na GeForce Kinsie. 4800 mamy, tak? A jak mam 4800? Nie. Nie otwieram skrzyni Olympus. Idziemy na battle. Zaczynam sobie dzisiaj z jakąś battelką. Zauważyłem, że na poprzednim odcinku dzisiaj tak średnio było z głosem, więc sorry. Zaczynamy z taką battelką, no i mamy na start tutaj bitwę w ogóle z Hyperem, więc zobaczmy jak nam pójdzie. 500 zł dla nas. Oczywiście przypominam o konkursie na skina, jak chcesz rzeczywiście wygrać. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Oczywiście na Discorda dołącz na użyj kodu Crocs, GeForce Kinsie, tak? Jak jesteś oczywiście sam pełnoletnim, logicznie z linku sobie zmyślisz, oczywiście tutaj kod promocyjny i godzi Crocsi przez 2x wpisujesz. Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Czy my to wygramy? No, kurwa, nie sądzę tak szczerze. 2700. Ograł nas, no jakoś o 160 zł. No powiem wam tak, szczerze, totalnie mi się to nie spodobało. Dlatego kolejna bitewka, tym razem skrzynki Ginolda. Więc zobaczmy jak nam pójdzie. No to jest Scout Blood in the Water. Bardzo ładny skin. Aha, no jeszcze tutaj kosa. No to jest bitwa już raczej przegrana. Będę sobie tak popijał herbatę, bo moje gardło... RIP. No tu nie będzie comebacku, tak? Jeszcze te 500 zł spada. Zaczynamy ten odcinek naprawdę bardzo niefortunnie. Dlatego pójdziemy sobie na kontrola. 700. 700 raz. 702. Nasze ukochane. No 33%. 514 zł. No okej. No niestety pusto. Podejście drugie. No i mamy już za drugim razem. No dobra, czyli overall na plus. No to spróbujmy jeszcze raz sobie kliknąć. Jak teraz poleci... Chciałem powiedzieć, że jesteśmy zarobasami, no ale no niestety. Podejście jeszcze jedno. Okej, okay. One more time. Last chance tak zwane. No i mamy, dobra. Nie będę już podpuszczał dalej tutaj tego trybu, żeby czasem mnie nie zripował do końca. Pozwólcie, że pootwieram sobie trochę teraz skrzynczek od was. Widzę tutaj Croxy. Please. To jest 25% na MKD za Dead Space. To jest taka bezpłciowa trochę ta skrzynka. No nie wiem, nie podoba mi się. AK-47, jest Fire Serpent, jest Fuel Injector. No te procenty takie, no wyglądają, no zachęcająco. Tak naprawdę możemy i zyskać i stracić. No ale chyba klasy, chociaż czekaj, Fuel Injector, 400 zł, 450, 40 na minus. No dobra, one more time, to będzie definitywnie minus. 100 zł zaledwie z takiej skrzynki, no to nie jest to po co przyszliśmy. Easy Profit, okej, 10%. No dobra, ale jak nie będzie jednej kosy gościu, to się już nie lubimy, co? O ty, gnoju ty. Nic mi nie dałeś. Dobra, to otworzę jeszcze raz. Co? Ej, dobra, myślałem, że będą cztery. Ale jest dobrze. Dwa koła. Naprawdę not bad. Mamy Croxy Green Master. Nazwa zachęcająco tutaj brzmi. Więc zobaczmy. Cztery na raz. A to jak będzie tutaj z dropem. Tak jak myślałem, będzie dosyć przeciętnie. Co ci powiedziałem o konkursie na skina w ogóle? Chyba ci powiedziałem, co? No chyba wiesz, co robić, nie? Powiedziałem ci na pewno, ale użyj sobie kodu Croxy tutaj, oczywiście 5% więcej, skrzynka na start za free, wpisujesz, klikasz sobie i możesz sobie kręcić skrzyneczką z najlepszym oczywiście kodem, odwuja, Croxy powodzenia, no mam nadzieję, że nie ma opcji stary. Takie skrzynki generalnie lubię otwierać, ale lubię je otwierać jak mam konkretny budżet, a nie budżet rzędu wiesz, 2000, spróbujmy coś takiego, będzie chociaż jedna, no niestety nie, no jest to 10%, no jak teraz by oddało, no to chyba byłoby w pyte, co? No ale nic nie odda. Cel. One more time. No, skrzyneczko 10%. Weź się tutaj pokaż, jak tutaj, że tak powiem, twoje prawdziwe oblicze wygląda. Bo tak średnio tutaj mi chcesz chyba oddać, co? Nie no, ej, tyle skrzynek i naprawdę nic? Dosłownie nic? Czemu wy takie skrzynki drogie robicie? Czekajcie, zróbmy coś takiego. Tanio. Tanio, no. Chciałem królewskie skrzynie, to kurwa mam królewskie skrzynie, co? Ale król chyba ze szczęściem dalej na wakacjach, coś mi się wydaje. No zobaczmy, no łącznie mamy 25% na te dwa itemy. Last, tutaj szansa. Nie no, nie będzie nic gość. Błagam was, weźcie mi normalne skrzynki, zróbcie. Które będą oddawać dla wuja, a nie zabierać ostatnie fundusze, stary. Ja sobie przy siebie leków nie kupię, bo wydałem wszystko na skrzynki. I co ja teraz zrobię? No, co ja postrzelam diglem na MMA.